Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. No i tak, ostatnio grę właśnie tutaj, na ścieżce, w zasadzie pod sam Mountain Park. To jest właśnie ścieżka 122, czyli by się zgadzało. No i tak, w dzisiejszym odcinku ruszymy na ścieżkę z kolei 123, którą z jednej strony znamy, ale z drugiej już niekoniecznie. No i właśnie z tej strony, na tej ścieżce, no cóż, będzie do znalezienia całkiem sporo przedmiotów, do powalczenia będzie też z niemałą ilością trailerów i w ogóle dość ciekawie się zapowiada. Także na dzień dobry mamy Rare Candy. Okej, no i tam już widzimy sygnał kolejnego przedmiotu, ale najpierw zagadamy sobie z tą oto trenerką. A trenerką, to jest nasza dziewczyna. Uwielbiam Pokémony typu trawiastego, a ty? O, masz ty też kochasz Pokémon typu trawiastego? Ach, cieszę się, dlatego dam ci... Bo tak się cieszę, dlatego ci dam też i to. To będzie znak naszej przyjaźni. Dostaliśmy Big Root. Czyli duży korzeń. Sprawdzam zdrowie drzew razem z moimi trawiastymi Pokémonami. Chyba powinnam się nazwać doktorem drzew, czy coś w tym stylu. Dobra, w każdym razie tak, tu mamy jeszcze parę jagód, Hungerberry. Mamy tu też również kolejne jagody, jakimi są Lepreberry. Mamy tu także kolejne jagody, jakimi są Citrusberry. O, te są bardziej praktyczne. Czyli na papery też są dość praktyczne, gdy na przykład mamy rybki, które mają mało pipi. No i właśnie dostaliśmy też nowy przedmiot. Przedmiot leczący, jakim jest właśnie Big Root, czyli... A nie, to nie jest przedmiot leczący. Big Root, czyli duży korzeń. Jest to przedmiot, który zwiększa siłę ruchów, które podkradają HP. Czyli na przykład nasz Mick Drain, znaczy może nie tyle zwiększa siłę, co dają więcej HP, o tak. Na przykład, jeżeli użyjemy takiego Mick Draina, zabierzemy przeciwnikowi 50 HP, to nasz Pokémon jest leczony o 25. W tym przypadku leczony jest chyba nawet o dokładnie to samo ilość, czyli 50. Także no ten przedmiot jest dość praktyczny, nie powiem. Dobra. Ale no niestety nie na naszym Sceptile już, bo my mamy nieco inną taktykę. I tu jest kurczę całe mnóstwo ukrytych przedmiotów. Tu na przykład mamy Super Repela. Też mamy bardzo wysoką trawę, ale na dobrą sprawę tutaj w trawie występują dokładnie te same Pokémony, co w innych miejscach. Dobra, opłaca się też ściąć to drzewko i przejść w tamtą stronę. Bo tam widzimy trenerów już, którzy na nas czyhają. Tu też mamy przedmiot, jakim jest Rivital Herb, czyli kolejne zioło w lek, który z kolei działa jak revive po prostu. Dobra, i tu gdzieś coś jest. Tutaj. Dobra, tu mamy... O, PP Up! Kurczę, z grubej rury na tej ścieżce wyjechali same wartościowe przedmioty. No i tu mamy kolejnego trenera, bo trenerkę. Korzystanie z... Albo bycie, nie wiem, jakby psychikiem, zależy od mocy wewnętrznej. Także wymawiam sobie, że nie przegram już nigdy. To sprawia, że jestem silniejszy. Albo od siły woli może, o właśnie o to chodzi. Czyli ja wiem, że nie masz woli przegrać, ale niestety będziesz musiał. Gościu, sorry. Także dobra, Kabra wysyła do walki Kadabrę i Ćwajbrawa i walczmy! Kadabra w sumie może być szybszy ode mnie, chociaż ja mam poziom 34, to może nie musi. Jednak jest już Reflect, o wow. To osłabi mój atak i... Dobra, Crunch. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Dobra, to prawie załatwia Kadabrę, no prawie niestety czyni dużą różnicę. No i Kadabra używa Recover, tak jest, to jest bardzo irytujący ruch, który leczy przeciwnika o połowę jego maksymalnego zdrowia. Może gdyby nie ten Reflect, to załatwiłbym Kadabrę bez większego problemu. Okej, obniżyłem mu Defense, aż nawet jeżeli by się poleczył, to i tak go wykończę. A dosyć irytująca taktyka, Reflect plus Recover. Pewnie jeszcze ma Light Screena. A dobra, przynajmniej obniżyłem mu defense, więc teraz padnie. Więc dobra, rozdaliśmy Kadabrę. Nie wiem, czy mi się wcześniej okazuje walczyć z Kadabrą, to jest wyższa forma Abry. Dobra, także tak, zabierzmy ten kursor. Crunch. Po raz kolejny. Oczywiście Reflect znów obniża siłę, ale znów obniżymy też i atak. I Rock Save też o stronę, który niezbyt efektywny będzie, bo mamy typ ziemny. Okej, dobra, znów Crunch. Chyba w kolejnej turze już Reflect powinien przestać działać, tak coś czuję. A to też na nic się za bardzo nie zna. O, Psychic, to już jest trafniejsze uderzenie, to jest bardzo mocny atak psychiczny. Który jeszcze też obniża Spec-Def. Dobra, Reflect padł, także będzie mogli wykończyć i Solrocka. Solrocka, dobrze pamiętam, daje 1 EV do ataku, 1 do defa.
A kadabra 2 do spezataku, którego nie używam. Dobra, w każdym razie dostaliśmy Camerona. Jej, zasmuciłeś mnie. No wybacz. Dobra, także cóż, będzie musiał się poleczyć, bo we brawie się troszkę dostało, także przejdźmy w leki. O, tu mam trochę świeżej wody, to można by użyć z jednej. Albo dwóch, nie, w sumie jedna chyba wystarczy. Dobra, czyli Webrawa jest prawie w pełni sił. Możemy ruszać dalej. Na podbój ścieżki. Dobra, tu wyzbieraliśmy wszystko, tam coś się kryje. Tu znaczy się. To ścieżka, dobra sprawa, będziemy musieli przejść chyba ze dwa razy, żeby wyzbierać wszystkie możliwe przedmioty. Dobra, tam coś jest, tu jest trener, tu jest trawa, tu jest Jigibox. Okej. Okay. I cóż to za box to jest? Gloom. Dobra, z Gloomem się nie będę bił, bo dostanę zbędne V do spec-ataku. Ja tu na ataku bazuję. Także jak nie trzeba, to nie wybijajmy zbędnych V. Dobra, i tu mamy kolejnego trenera, w zasadzie trenerkę chyba. Tak nie widać za bardzo przez te trawsko. Szukam tutaj jakiegoś sekretnego miejsca, które mogłabym założyć pożyczkę tą bazę. Także dobra, walczmy więc z pikikowcą Martą, która wysyła do walki Illumise. O, to jest taki jeszcze przeciwnik dla nas, o ile nie będzie szybsza. To będzie spoko. Także Vibrava, lecisz i nasz super mocny, może jeszcze taki super mocny Rock Slide. Powinien być wystarczający. A tak mamy w końcu niemały. I Illumise oczywiście pada. Dobra, kolejny pokemon trenerki będzie w Orbit, tak analogicznie by pasowało, ale no nie musi to koniecznie tak być. Dobra, poziom 41, wow, jeszcze 4 poziomy i będzie ewolucja. I Wigglytuff! Oj, to trzeba zmienić. Do walki z Wigglytuff może wyżej Gyaradosa. Wigglytuff jest właśnie wyższą formą Jigglypuff, ale przecież mamy Wigglytuff, to co ja tutaj się produkuję? Znamy tego boksa. Że to jest właśnie pokemon baśniowy, dlatego też nie chciałem się bić Vibravą. Zresztą już mieliśmy level, także bez różnicy. Okej, okay, Aqua Tail. Co prawda, mogę się nadzieć na Cute Charma, co jest troszkę ryzykowne, ale może i niekoniecznie. Okej, okay, rozwaliśmy Wigglytuff i 1000 ponad expa. Woo! I pokonaliśmy Martę. Ej, powinnam była walczyć. No chyba nie. Dobra, także czas na kolejne zmiany w naszej drużynie. Dobra, teraz myślę do walki, a czemu by nie Linuna? Okej, okay, i tak, tu mamy kolejne drzewko, które możemy sobie ściąć i uniknąć ze skoku tutaj. Prawdę mówiąc, możemy pójść najpierw raz wszędzie tutaj górą, żeby pozbierać wszystkie rzeczy z tej części, a później dołem, bo tam też jest coś do zebrania, też są tenerzy do pokonania i tak dalej. Także tą ścieżkę to za 2-3, na dłużej 3 razy będziemy musieli przejść. Dobra, także tu jeszcze mamy jeden przedmiot, Tamatobery, o! Te obniżenie z kolei V-Speed, a to może nie są jednak takie dobrze, także nie takie o. Dobra, co mamy tutaj? Tu mamy Delikwenta! A nie, to jest Street Tag. Delikwent to jest ta dziewczyna chyba. A, żyję już na tym świecie od 54 lat. A moje życie to tylko walki. Albo żyję samymi walkami może, o. Dobra więc i walczmy z Street Tagiem Hannibalem, wow. Teraz są walki Crawdaunta. Crawdaunt jest kolejnym nowym Pokémon, jest to wyższa forma Korpisza, jest to Pokémon wodnomroczny. Także to jest Pokémon mroczny, to mój Rock Smash powinien zadziałać całkiem nieźle. Kurczę, on jest bardzo dobry w ataku i defie nawet. Także musimy mu tego defa obniżyć. A to jest kolejny rzut Pound, bardzo dobrze. Prowokuj mnie, ja mam same ataki atakujące, ja mam same w zasadzie ataki, no. Także... prowokacja jak najbardziej wskazana, powiedziałbym. Dobra, i Razor Shell. To jest fajny atak typu wodnego, fizyczny, który ma sporo szansę na cios krytyczny i obniżył defense. To w końcu ma sporo szansę na cios krytyczny, czy obniża defense? Już nie pamiętam. Dobra, w każdym razie Rock Smashem udało się rozwalić Crawdaunta i 2 EV do ataku zgarnąć. Chociaż nie wiem, czy już lałem, przypadkiem pełnych nie ma. Jak mi się to mogło przytrafić? Widać mogło, skoro przytrafiło. Dobra, także chodźmy dalej. Tutaj dobra sprawa, możemy zeskoczyć na przedmiot, żeby się płakomić troszeczkę na niego. Dobra, tutaj to już trzeba zeskoczyć. No i teraz tak, zeskoczymy sobie, a może tu. Dobra, zaryzykujemy. To dojdę w zasadzie tamtego przedmiotu. No i tak, kolejny dziki box, znowu Gloom. Ja się nie chcę bić z Gloomem. W zasadzie samiczkę Gloom można poznać po mniejszej ilości łatek, takich kropek na górze tego Pokemona. No i nie zebrałem przedmiotu. Niech to. Dobra, i horda szapetów. Wow. Szkoda, że nie mam ataku obszarowego, to bym wszystkie wykończył. No i... dobra. Uciekamy.
No i też nie ma żadnego przedmiotu, tak? To by któryś miał na pewno frisk i zaraz byśmy o tym wiedzieli. Także to jest dosyć ciekawe. Dobra, tutaj nie ma nic, tam ominęliśmy jakiegoś trenera. W zasadzie trenerkę i tak będę musiał chodzić chyba przez to miejsce 3 razy. Dobra, tu jeszcze mam trenerkę. Wow! Ty wyglądasz jak... mocny trener czy coś. Może nie powinnam tego robić? Ale jednak to robisz i rzucasz mi wyzwanie. Także Delinquent Colleagues, no i właśnie są larki Maithiene. O ile nie ma Intimidate, będzie dobrze. Także dość fajną. I chwila prawdy, kurczę, ma Intimidate. No to teraz chyba będę musiał się bić surfem. No to dalej, Dainun, surfuj. 3 surfy chyba załatwią sprawę. Tak też mi się wydaje, dobra, taunt. Nie kpij sobie ze mnie. Gdyż Lainun potrafi surfować. Okej, okay, jeszcze jedno uderzenie i Scary Face. To mi obniży speedę, ale czy na tyle, żeby to wolniejszy? Chyba tak, bo to obniża aż o 2 stopnie, czyli na tą sprawę redukuje statystykę aż o połowę. No i S-Rance. Całkiem mocny atak mroczny. No i ostateczny surf. Dobra, okay, także rozwaliśmy Maithiene. I 1000 punktów XP. I znowu 2 FV do ataku, jakby były. Widzisz, wiedziałam. No to po co było zazirać ze mną? Dobra, musimy pójść teraz tędy, bo i tak nic innego tutaj nie znajdziemy, nic innego nie dopatrzymy się. Będę musiał przejść to miejsce, przejść i to kilka razy. Ale tutaj czai się jakiś Ace Joiner, który kurczę mi ucieka, nie uciekaj. Widzisz, mam sporą odznakę, znaczy sporą kolekcję odznak. Albo... widzę, że masz sporą kolekcję oznak. Pozwól, że sprawdzę, czy jesteś wartość, czy jesteś ich wart. Okej. Okay. Także mamy 6 odznaki i udowodnijmy, że jesteśmy ich warci. Także Sidle, chcemy właśnie za walki Vibrave. Vibrave w sumie nie powinien być dla nas większym problemem. Nie pamiętam, na którym poziomie dokładnie poznawał Earthquake. A chyba jeszcze nie na tym. Także Rock Smash na początek. Chyba spróbuję obniżyć defense, nic tego nie, Earthquake jednak go zna. Chyba jako trapicz w ogóle poznała Earthquake'a. Wow, 8 HP, czy 9 w sumie, ale to strasznie mało. To muszę teraz zmienić, wyszedł walki Gyaradosa. Gyarados będzie dobry i też mógłby dostać 2 FV do ataku. Także byłoby ok. Idź Gyarados. Tak jeszcze osłabimy. No i naszą stronę się Earthquake, który oczywiście na Gyaradosie nie działa, bo mamy typ latający. No i Ice Fang, który będzie mega efektywny. Dobra, Vibrava pada. No i zostaje jeszcze jeden POX, którym jest... Skarmory. W sumie na Skarmory'ego całkiem dobry wybór, z kolei będzie właśnie Line, bo mamy Surfa. Tylko kurczę, mamy mało HP i będę musiał użyć jakiegoś leku w pierwszej turze. Dobra, także leci Lainun. I Lainuna trzeba poleczyć. Mamy jeszcze sporo chyba Mumilk, także możemy sobie któregoś użyć, myślę. Zaraz, Max Elixir, tak, gdzie są moje mleczka? Tu są, 5 mam. Także leczmy się. Plus 100 do HP. No a Skarmory używa, co? Skarmory używa Steel Wing. Czyli stalowe skrzydło. Albo stalowe pióro. Skrzydło raczej. Dobra, także surf oczywiście, bo Skarmory jest mega dobry w defie. W spec defie już nie aż tak, chociaż z drugiej strony kurczę. Całkiem nieźle przetrzymał mojego surfa. Szkoda, że deszcz nie pada. Właśnie, no i można Rain Dance'a nauczyć. Dobra, i teraz Spikes. Skarmory właśnie, że jeszcze przyspieszył Agility, to kurczę, teraz jakby użył na przykład Wild Winda, czy raczej Roura. Chociaż nie, normalnie nie poznaję chyba żadnego z tych 2 ataków, także chyba w sumie nie mam się bardzo czego obawiać. To nie walka Wi-Fi. Dobra, także jeszcze jeden surf powinien załatwić sprawę. Także już 2 razy Spikes zarzucony, kolejny raz Steel Wing, tym razem mocniej przywalił jakby. Bo mi się wydaje, dobra, ostateczny surf i pokonujemy Skarmory. Uff. Dobra, 1200 punktów XP, pokonaliśmy Sidla. No, zasługujesz na wszystkie z nich. No wow. Dobra. Także fajnie, że się podbiłem też Gyaradosem, bo zrobiłem więcej pieniędzy. No i tak, tu w zasadzie mamy koniec tej ścieżki, także musimy się wrócić znowu na jej początek. Co znów chyba bym musiał poleczyć Lainuna. Na przykład świeżą wodą, bo czemu by nie? Myślę, że będzie akurat wystarczające. No i znów lecimy na początek ścieżki, czyli na dobrą sprawę na Mountain Par. Mech.
Tak jak mówiłem, tę ścieżkę chyba będzie musiał przejść 3 razy, żeby wyzbierać wszystko, żeby pokonać wszystko i tak dalej. Najlepiej na razie będzie chyba pójść samą górą, też będę mógł zbierać tamten przedmiot, który ominąłem, i do tego odwiedzić pewien domek, który skrywa ta ścieżka. Dobra, to na dobrą sprawę mogę wsiąść na rower, to mi trochę przyspieszy podróż. Dobra, także lecimy w tę stronę. I dziki pox, aj. No miejmy nadzieję, że to nie będzie gloom. Tak. Okej, okay, dobra, uciekamy. Dobra, i teraz przejdziemy cały czas po prostu górą. Dobra, już chyba lepiej zejdę z tego roweru, bo znowu gdzieś wpadnę. Dobra, to drzewko trzeba będzie ściąć. Tam gdzieś Pelipper się w trawie pojawił. Co mnie Pelipper obchodzi? Ja to włączę już wyższą wyszukiwarkę, bo to też może się kryć jakiś przedmiot mniej lub bardziej wartościowy. Dobra, tutaj gościa trzeba ominąć, ale tu jest przedmiot, ale my sobie przejdziemy jeszcze tędy. Tak, bo tu jest jeszcze jedna Ace Trainerka. Dokładnie, którą trzeba będzie pokonać. A nie powinieneś się uważać, ja nie wiadomo kogo, skoro masz... tylko dlatego, że masz dużo odznak. Zawsze znajdzie się ktoś lepszy od ciebie. Czyżby? Na pewno nie ty. Także walczmy z trenerką Julie, która chce wreszcie do walki Ninetalesa. Ninetales jest chyba kolejny od Pokémony, jest to wyższa forma właśnie Vulpixa. I właśnie wygląda naprawdę świetnie. Jest to ogólnie dosyć dobry i wytrzymały Pokémon. Gówno ja tutaj to chyba specjatak jest. W każdym razie Surf zadziałał w sumie nie najlepiej. Spodziewam się co większych obrażeń i Confuse Ray. Wie jak mnie zdenerwować. Dobra, to jeszcze raz Surf, tylko coś czuję, że chyba na nim sam się uderzy. Aj. No niestety. No i w naszą stronę leci z kolei Flamethrower, który jest dosyć mocnym atakiem ognistym i na tyle mocnym, żeby mnie zredukować HP do dość niskiego poziomu. Także dobra, leć go late może. Kaj będzie w stanie wykończyć Ninetalesa bez dwóch zdań. Także kolejny raz Flamethrower prosto w naszą stronę. I tak, dobra, czyli my używamy naszego Proskomat? A może Psychokat nawet wystarczyć. Z której Psychokat ma sporo szansę na cios krytyczny, więc jest spore prawdopodobieństwo, że taki by wpadł, ale nie wpadł. Co mnie nie cieszy, bynajmniej. I znów może teraz polecę Ninuna na następnego poksa, nim oczywiście przywalę jeszcze raz. Kurczę, ale mysklik! No. Żeby niecałe 20, trochę ponad 20, dobra, ale HP użyć Moonmilk. Dobra, to było źle. Źle. Kurczę, jeszcze raz muszę zmarnowałem Moonmilka. Chciałem Ninuna polecieć. Bo Galida nie ma co na razie tutaj wycofywać, on jest w stanie przetrwać dużo. Dobra, to teraz wróć, fight strength, co prawda jesteśmy oszołomieni, coś czuję, że to znowu się chyba źle skończy, albo i nie tak źle, także strength i rozwalamy Ninetales. I dwa zbędne V do spec ataku. No w sumie daj Luna całkiem okej na sprawę, no i ma poziom 41, okej, już myślałem, że się będę musiał nie bić dalej, ale jednak nie muszę. I w sumie okej, ale dobra, Bellossom, to ja będę musiał zmienić teraz Pokemona. Wyślę Gyaradosa. Już jesteśmy oszołomieni, nie chcę tego tutaj ryzykować, tak powiem. Dobra, także Bellossom, to jest w sumie kolejny nowy Pokémon, to jest jedna z opcji ewolucji Glooma. Jeżeli damy Gloomowi Sansą, to właśnie ewoluuje w Bellossom, jeżeli damy mu Leafstone, to ewoluuje w Vileplume. Tyle. W tej kwestii, dobra, i potknięcie, elegancko. To jeszcze raz, Ice Fang. Ciak, ciak, i pokonujemy Bellossom. Bellossom chyba też sporo expa dostanę, to jest jakby nie było druga forma. I tyle, że zaczynam level 41, więc na dobrą sprawę mogę się bić dalej, no i wbić kolejny poziom. I Gyarados próbuje poznać ruch Crunch! Crunch jest oczywiście lepszy niż Bite, więc na pewno go sobie zamienimy za Bite. Także mamy Crunch! No i pokażmy Julie. Jesteś lepszy ode mnie. Więc jednak odznaki o czymś świadczą. Dobra, kiedy tak przejdziemy tutaj, to właśnie, tu mamy pewien domek, w którym będziemy mogli coś wartościowego dostać, ale pierw chciałem zobaczyć, czy czegoś przypadkiem tu nie znajdę wartościowego. Ach, znów horda szapetów. Przynajmniej zobaczę, czy Lion coś ma, czy nie. Chyba nic nie ma, skoro Frisk nic nie pokazał. Uciekamy, nie czekamy.
Dobra, czy coś tu jest? Jest! Więc było warto i tu przyjść. Chyba kurczę Vipera zarzucę. Co prawda nie ma, że tak dużo tej trawy, ale jednak to trochę irytujące te chickypoxy. Dobra, także kolejny tym razem znów szapet 1, to możemy go rozwalić, Tiff. I przy okazji może ukradniemy. Spell tak? Nie, nie ma. Dobra, ale przynajmniej pokonaliśmy poxa. Okej, okay, i co my tu mamy? Tu mamy PP-up, więc warto było tu zajrzeć. I w sumie w tym domku znajdziemy mega wartościowy przedmiot, który będzie miał zastosowanie naszym Gyaradosie. Okej, udało się nam przejść bez walki. Tak więc, oto jesteśmy. Oj, mamy też Terrera. Zawsze szukam jakiejś dużej sztuki. Trzeba się jednak jednak nie mam zbytnio cierpliwości. Albo nie mam cierpliwości do łapania małych sztuk. O, może o to chodzi. Dobra, także walczmy z teamem, który wysyła do walki Seekinga, czyli naprawdę grubą rybę. Seeking jest zresztą formą właśnie Goldina. Dobra, także walczmy. Seekinga to myślę, że będę musiał najpierw użyć Rock Smasha, a później ewentualnie Cut, gdy obniżę mu defense. Obniżę. O, i Waterfall. Waterfall jest w sumie nowym atakiem typu wodnego, jest atak, który może też i potknąć. O, niemałej sile też on jest. Dobra, kolejny raz Rock Smash, moje ataki robią tyle co nic. I kurczę, no nie mogę mu obniżyć tej defensywy, no kurczę, dlaczego? Jeszcze krytyczny Fury Attack. Tak, jeszcze uderz 5 razy. Dobra, 3, to i tak sporo. Dobra, zobaczmy jak zadziała Cut. Cut jest nieco mocniejszy od Rock Smasha, ale tylko nieco. To jest możliwe, że kolejny go wykończy. Co, będzie piątka? Nie, trójeczki jak na razie, dobra. Także jeszcze raz Cut. No cóż, o, jeszcze pudło, świetnie. Ja ten już kolej użył Agility. W sumie lepszy niż jakby miał mnie atakować, ale teraz jakby użył Waterfalla, to jest ciężar za to, że mnie potknie. Waterfall ma całkiem spore prawdopodobieństwo na potknięcie na dolną sprawę. Także to byłoby niedobre. Dobra, Cut, starcz, proszę cię. Yes! Dobra, rozwalamy Seekinga. Seeking nie pamiętam, do czego daje V. No i to było większe niż się spodziewałem. No widzisz? Dobra, tu już mamy wodę, przez którą chyba nawet możemy przepłynąć. Tu już mamy trochę rybaków, tu mamy ich trochę sporo. Ale dobra, nim zajmiemy się rybakami. Najpierw ten oto domek. Witaj, witaj. Tu mamy właśnie miejsce, jakby... Albo 1, 2, 3, go fish, czyli woof, czy coś takiego. No i ten Puccina, który jest jakby Pokemonem obserwującym, czy coś w tym stylu. Także, aha, ma na imię Chomper. Chomper jest dosyć zachłanny i wszystko bierze do swych ust. Jeśli chciałbyś połowić, to możesz sobie połowić, aha, w zbiorniczku tutaj. Okej, okay. I tu jest Chomper, tak? No i Chomper ma coś, czy podrapać go, okej. Okay. A, i dostaliśmy Gyaradosyt! Dokładnie, to jest kolejny kamień ewolucji, który możemy dać właśnie naszemu Gyaradosowi. I właśnie Gyarados będzie mógł mega ewoluować, ale pierw Ultra Ball od Linuna. No i tak, Gyaradosyt właśnie sprawi, że nasz mega, że będziemy mogli używać mega Gyaradosa, więc myślę, że to będzie trochę bardziej praktycznie, jeżeli Amulet Coin. A zaraz, a co trzyma Vibrava? Trzyma Sofcon, to niech go trzyma. A co trzymasz ty? Ty trzymasz Expert Belt. No to w sumie zamiast Expert Belta dam Amulet Coin dla Galeida może. Bo myślę, że jak ataki są super efektywne, to już zawsze wykańczają przeciwników, także chyba nie ma bardzo co tutaj tak dalej, także dobra. Zobacz się z starszym człowiekiem, co? Powiedz, który Pokémon bardziej lubisz, Gyaradosa czy Magikarpia? Magikarpia! Dokładnie! Łapiesz to, czyż nie? Także mam coś wyjątkowego dla ciebie, dostaliśmy Eviolite! Kolejny wyjątkowy przedmiot. Eviolite zwiększa obronę i specobronę Pokémona, który wciąż może ewoluować. Także tak, mój Magikarp wspaniały trzyma jednego niewyewoluowany Pokémon. Właśnie o to chodziło, czyż nie? Są jak, po prostu jakby kwitnąca. Tak. Ale właśnie dostaliśmy Eviolite, który zwiększa właśnie obronę i specobronę Pokémonów, które wciąż mogą ewoluować. Nie liczy się to oczywiście do mega ewolucji. Dobra, i jeszcze propos itemków, dobra, także tu mam wasz Eviolite. Ja chciałem jeszcze podleczyć Linuna. Już w sumie nie mam chyba mleka, więc będę musiał dać chyba Hyper Potion. Nie, mam jeszcze mleko jedno, dwa. Okej, to użyjmy jednego na Linunie. Wychodzimy na prawie full HP. No i dobra, tu mamy więcej trenerów, którzy mogą chcieć z nami walczyć. Łowienie ryb!
To walka pomiędzy człowiekiem a Pokemonem. Także to nie tylko hobby czy sport, czy coś w tym stylu. Haha, okej. Okay. A więc zobaczmy z rybakiem Fisherem, który wysadł taki Whiskasha. Whiskash jest szkolenie nowe Pokemony. To wyższa forma Barboucha, czyli Pokemon wodoziemny. No i w sumie to jest Pokemon trochę problematyczny. Dlatego też do walki może wyślę Gyaradosa i pokażę wam jego mega ewolucję. W sumie to zauważyłem, że Gali też nie ma poziomu 41, a to zaraz nadrobimy. Także lecz Gyarados. I zaraz będzie Mega Gyarados. Mega Gyarados ma to do siebie, że zmienia mu się typ na właśnie wodno-mroczny, co oznacza, że nasz Crunch będzie dodatkowo wzmocniony stawem. No i dodatkowo jeszcze Mega Gyarados zmienia też umiejętność z Intimidate na Mold Breaker, która niweluje niektóre umiejętności, jak na przykład Levitate. Czy jesteśmy w stanie uderzyć lewitującego Pokémona takim ziemnym na przykład. Także to jest naprawdę fajna umiejętność. Także Mold Breaker i Crunch! Który wykończy? Nie wykończy. Zen Headbutt, który oczywiście nas nie zadziała, bo zdawamy typ mroczny. No właśnie na taki... Ataki psychiczne działają na boksach mrocznych w ogóle. Także Dragon Rage na dobitkę i pokonujemy Whiskasha i pokonujemy trenera. Także to jest pokój Drag Spa dla Lainuna, dla Gyaradosa i... To też była walka. Tak, była walka, trochę mało wyrównana, no ale walka to walka. Dobra, także tu mam jeszcze Wildlands, czyli przedmiot, który chyba już gdzieś zdobyliśmy, a zwiększa celność Pokemonowi. Zrzucam moją szczętkę i czekam, aż ktoś słowie. To co, zobaczymy? Dobra, walczmy więc. Więc Finley chce najważniejsze do walki Krautonta. Ale ostatnio rozwaliśmy Krautonta bez większego problemu, więc i tym razem powinno pójść dobrze. Także leć Lainun i działamy. Oczywiście nasz super efektywny na tym boksie Rock Smash. Kurczę, ja już leków na Lainuna wywaliłem w tym odcinku, naprawdę. I Razor Shell, który nie obniżył mi defensa, bardzo dobrze. Szkoda, że mój Rock Smash nie obniżył defensa. O, teraz jakby obniżył, kurczę, nie obniżył. Trochę słabo, dobra, Swift. Akurat specjalnie nie jest mocno stroną Krautonta. Także jeszcze raz Rock Smash, critical, nie critical, ale wystarczający. Okej, okay, dobra, także rozwaliśmy Krautonta, prawie mamy level i pozostaje się nam do pokonania Gyarados. Dobra, to do walki z Gyaradosem jeszcze Galeida, bo on nie ma levela z tego co zauważyłem. Także atak spadnie Dainunowi, ten dostanie expa, także leć Galeide. Miejmy nadzieję, że niczym mocnym nie przywali, że będę w stanie go jakoś wykończyć w miarę. Bezboleśnie. I Dragon Rage, a nie chcie. Dobra, to już troszeczkę kłopotliwa się robi sytuacja, ja już po prostu go nie wykończę. Ot tak. Dobra, zaryzykuję Psycho Cut. Może będzie chciał użyć Rain Dance? Wiesz, prawdę mówiąc, szczerze w to wątpię. Ice Fang. Dobra, to już mnie chyba wykończy. Nie, 1 HP! Haha, dobra, także Leaf Blade na dobitkę. To się nazywa fart. Dobra, także pokonujemy Gyaradosa na 1300 EXPA. Lenny zdobywa poziom 42, zaraz się będę musiał pobić jeszcze Galeidem i wbić mu chyba dwa levele. Tak, łowienie ryb to jest prawdziwa filozofia. Czyżby. Dobra, także tak, szybka zmiana, widzę, że Lime znów coś ma, fajnie. Escape Rope, no i użyjmy jakiegoś przedmiotu leczącego. Mianowicie, myślę, że tu już Hyper Potion, żeby wyjść na maksa. Mam ich całkiem sporo w sumie. To mamy już w pełni sił Galeida. No i dobrą sprawę, teraz będziemy musieli polecieć znowu z powrotem na początek ścieżki, gdyż została jeszcze jedna tenerka i jeden przedmiot do zgarnięcia. No to już chyba będzie wszystko. Tak mam przynajmniej nadzieję. No cóż, widzicie, jedna ścieżka, ile możliwości jej przejścia. Ile czasu na nią trzeba poświęcić? W sumie, a propos czasu, ile to już mamy? Zerknę. Już mamy prawie 30 minut, także może się wyrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku ze wszystkim. Także siad na rower i jazda. Żeby troszkę akcję przyspieszyć. Dobra, i tak chyba będę musiał pojechać tu na górę. Wow, zaskoczyłem. No trudno, dobra. Mamy trenerkę i jeszcze raz będę musiał wyjść na tamtą ścieżkę, żeby zadać przedmiot. Dobra, coś powiedziała, przewinęłem to za szybko, odruchowo po prostu. Dobra, w każdym razie Wendy chce na mnie patrzeć i chce nas wytestować, czy to taki Rhyhorna znaczy się. To jeszcze nie jest Rhydon, jego wyższa forma. Dobra, także Golden lecisz i Leaf Blade powinien załatwić sprawę, też będzie po czwór niedobry. Także
ciach, 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 ciach. I Raikon pada oczywiście. Ofiarą Galeida. No i dobra, 530, bo to tak z panikami Pokémonem jest Tropius. Z Tropius zadzie jest to ciężej, no bo to jest dość wytrzymałe niestety Pokémon. No niestety mój Close Combat też nie zadziała. Dobra, Psycho Cut. No i widzicie? I Air Slash! Wow, to przywali. Dosyć, to jest super efektywne. Chociaż kurczę, musimy mieć chyba niezły spędzew, skoro ataki specjalne robią nam tyle co nic, albo po prostu Tropius jest taki cienki. Dobra, super efektywny atak i pokonujemy trenerkę Wendy. Tak, zdaje wszystko wspaniale. No tak, chciałem na jakąś próbę, prawda, wystawić. Dobra, i tu jest właśnie przedmiot, który chciałem zdobyć. Z tą się biłem, biłem. Dobra, czyli co? Znowu fly pod Mountain Power, ale już przynajmniej teraz zgarnę to. I też będzie dosłownie wszyściutko, co było do zgarnięcia na tej ścieżce. Dobra, czyli znów się wracamy. Znów płoniemy. I jesteśmy. Okej. Okay. Dobra, już nie siadam na ten rower, bo znowu zlecę przez te uskoki. Chodźmy na piechotę. Bezpieczniej. Dobra sprawę, to drzewko też dałoby się ściąć. A, już dobra. Przeboleję tego dzikiego poksa. Co to jest? To jest Linun! Czyli w sumie można go by rozwalić. Można by. Także Psycho Cut. Już chyba Close Combata nie będę musiał używać, co? Chyba musiałbym jednak. Dobra, strzęknę dobitkę. No i pokonujemy Linuna. Okej, okay, 630 expa, nawet nie zła sumka, powiem wam. I kolejny dziki pox. W sumie tak też się zastanawiam, czy nie zamieniliśmy przypadkiem ruchów z HM moim Pokémonom. Na przykład mógłbym dać Gallade'owi Cut, no bo on ma zresztą parę bardzo mocnych ruchów. A w zamian mógłbym dać Strength Linunowi, na pewno na tym by lepiej wyszedł. Bo miałby w końcu jakiś mocniejszy atak ze stawem. Strength wcale nie jest taki zły. Dobra, czyli tak, zetniemy to drzewko, bo inaczej nie przejdziemy. Dobra, i teraz tak, omijamy trawę. I teraz będziemy musieli zeskoczyć w tym oto miejscu. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Coś tu jest. Miejmy nadzieję, że było warto eliksir. No to tak średnio było warto. No i co? To chyba już wszystko będzie na tej ścieżce. Także jeszcze przejdziemy się... Zdawało mi się, że coś tam jest. Okej, czyli przejdziemy się jeszcze tutaj. Tego terrera już pokonaliśmy. Tu przejdziemy, tu też nie ma nic i tu będą znane nam bliźniaczki i dom jagodowego mistrza, u którego możemy dostać jeszcze jakąś jagódkę. Czyli idziemy po tą jagódkę i co my tu dostaniemy? Mistrzu, Tamatobery, tego mamy dużo. Magosbery, tego też mamy sporo. Dobra, z Żanką już nie gadamy, bo ona daje nam jakieś takie reszki z uprawy. Dobra, tylko czy ja tutaj coś posadziłem, czy coś tutaj rośnie? Nie rośnie, okej. Okay. No to w sumie, moi drodzy, w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire to będzie już wszystko, więc ja już lecę do miasta, skąd ruszymy dalej, czyli do Lyrków. No i w kolejnym odcinku, właśnie tak jak mówiłem, ruszymy dalej z naszą wspaniałą przygodą w regionie Hoenn. Także w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii. To cześć!